Dzień dobry, witam w kolejnym raporcie Kubickiego. No dzisiaj piątek, postaram się, żeby to był piątek historyczny. Na początku kilka słów organizacyjnych. Dzisiejszy live odbędzie się tak naprawdę tylko z moim udziałem, moi drodzy, ponieważ gość poinformował mnie w dniu wczorajszym, że nie zdąży dojechać, żeby to wszystko miało ręce i nogi, więc wiecie, nic na siłę. Będzie jeszcze czas pewne rzeczy poruszyć, także dzisiaj live z moim udziałem. Porozmawiamy sobie o tematach historycznych, o tematach bieżących i o różnych ciekawostkach, na które zadacie pytania, które będziemy nakręcać po prostu w czasie transmisji. Moi drodzy, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Moi drodzy, tak jak wspominałem na początku, odcinek dzisiaj historyczny. Pewne rzeczy będę poruszał, które nie są wygodne w mediach, a dlaczego, to się dowiecie z dalszej części tego materiału. Otóż chciałbym dzisiaj poruszyć temat zagłady Romów. I od razu uprzedzam na początku, czasem będę używał słowa cygan lub cyganie, ponieważ jest to użyte w źródłach, a będę je cytował tak, jak było napisane, tak jak było powiedziane. Moi drodzy, takie zapytanie na początek. Jak myślicie, ilu Romów zginęło podczas II wojny światowej? Bo o tym się nie mówi. Szanowni Państwo, 500 000. I to jest taki delikatny szacunek. Dlaczego? Już tłumaczę. Romowie, oni generalnie jako lud tak zwany wędrowny, przemieszczali się z miejsca na miejsce i do końca nie można było stwierdzić, ilu jest w danym miejscu, w danym powiecie. Jednakże bardzo chętnie Romowie się podczas międzywojnia, w latach między I a II wojną światową, rejestrowali się w polskich urzędach. Tak, dlaczego? Dlatego, że byli specjalistami w swoim fachu i tak jak na przykład czy kowale, czy kotlarze, czy innego rodzaju rzemiosło, którym się trudnili, nawet muzykanci się, tak mówię, muzykanci się rejestrowali, ponieważ łatwiej było im dostać w pewnych okręgach pracę. Taki przykład, powiem wam szczerze, z dawnych czasów, jak to wspominał mój dziadek, kiedy opowiadał jego ojciec, jak to Romowie byli w naszych okolicach często przejazdem taburami, to niektórzy, którzy prowadzili zakłady rzeźnicze i masarskie, specjalnie na nich czekali, bo oni mieli swoje sposoby, swoje tajemnice właśnie na robienie kotłów, na naprawianie tych różnych elementów. Byli fachowcami. I tu nie ma żadnej dyskusji. Ale to była inna sprawa. Tutaj właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, rejestrowali się, byli obywatelami polskimi, przeważnie wyznania rzymskokatolickiego, tak, moi drodzy? I chciałem dzisiaj tutaj wspomnieć o Romach, którzy mieszkali na Wołyniu. Tutaj takie zdjęcie dla uwagi. To jest zdjęcie właśnie z międzywojnia, moi drodzy. Dwie młode cyganki, tak to się mówi. Ale chciałem wam coś zacytować na początek. To było w nocy, z soboty na niedzielę. I zaraz zaczyna się banderowska obława. Ukraińcy, dawaj wypędzać nas na błonie z tego lasu. Polaków, starych i dzieci, małe, wszystkich, co nie zdążyli uciec do Włodzimierza. Cyganów oddzielili o 3 kroki od nich. Obłożyli siekierami, widłami, motykami, karabinami. Przyjeżdża jeden z ichny starszy, Polak, pszczechta na Ukraińca, Gołębicki się nazywał, i mówi: o, cyganów mamy tutaj, czego wy cygany płaczecie? A my wołamy: jak tu nie płakać, panie, jak śmierć przed oczami. Odeszli na bok same Ukraińce te starsze, naradzają się: za co tych cyganów mamy wybijać? Oni się w żadną politykę nie bawią. Wraca Gołębicki i mówi do nas: jakie wy cygany, jakiej nacji, polskie czy ukraińskie? A ten mój brat, ten starszy, mówi: my cygańskiej nacji, a my polskie wszystkie byli, rzymskokatolickie, więc on: was bić nie będziem. I puścili nas, co za cud, panie, i patrzeć, tym Polakom pościnali głowę tępymi szablami. Tak, moi drodzy, chciałem właśnie to zacytować. Było to świadectwo jednego z Romów,
To jest, miał się nazywać Dando Joszkiewicz Krzyżanowski. To była obława w rejonie wsi Kisielin, moi drodzy. I tu sytuacja wygląda w ten sposób. Chciałem właśnie poruszyć ten temat, ponieważ o zagładzie Romów na Wołyniu nic się nie mówi. Ja wiem, to również byli obywatele polscy, tylko że oni mieli większy problem. Mieli większy problem, bo mieli problem z obroną przed takimi sytuacjami. Niebawem myślę, że będzie okazja porozmawiać z jednym człowiekiem, który już przesłał mi maila na pewne tematy, który żywo jest zainteresowany tą sprawą. Opowiadał mi, że Ukraińcy na przykład otaczali mniejsze tabory, mordowali ludzi w lesie, grabili ze wszystkiego, a ciała zostawiali, żeby dzikie zwierzęta się nimi zajęły. Ale moi drodzy, to jeszcze nie wszystko z takich sytuacji, bo chciałbym wam tu jeszcze coś przytoczyć. Podczas rzezi podział na cyganów polskich i ukraińskich nie zawsze determinował los tej społeczności. Zachowane świadectwa potwierdzają, że Cyganie często padali ofiarą zbrodni UPA i że formacja ta stanowiła dla nich zagrożenie na równi z Niemcami. W większości są to okruchy pamięci, które czekają na historiograficzne uzupełnienie. Przykładem może być relacja cyganki o imieniu Gula, która latem 1943 roku uszła z pogromu we wsi Ruda. Cytuję. Złapali nas banderowce. Właściwie zabrali z lasu, w którym staliśmy. Przeprowadzili do wioski. Zagnali nas wszystkich razem z dziećmi i starcami do szkoły. Pozamykali drzwi i okna, poobstawiali wszystkie wyjścia. Czekali przez godzinę, a może i więcej. Ze strachu człowiek czasu nie liczy. Przyjechali furmanką, przywieźli ze sobą beczkę z benzyną. Obrali wokół szkoły i podpalili. Co się działo w środku, to nie ma słów. Jeden pisk ludzki i płacz. Niektórzy zaczęli wyskakiwać przez okna, ale zaraz dosięgły ich siekiery lub widły, a niekiedy i kule. Guli udało się uciec przez okno. Miała popalone plecy. W pożarze wymordowano całą jej rodzinę i kilkadziesiąt innych cyganów. W spisanych przez Jerzego Ficowskiego wojennych reminiscencjach rodziny Krzyżanowskich i Weissów również pojawiają się informacje o mordach UPA. Władysław Niniak, Krzyżanowski-Dębicki, wspominał, że banderowcy napadli jego rodzinę w lasach około Świnarzyna i w ostatniej chwili od egzekucji wybawili ich polscy partyzanci. Ryszard Krzyżanowski przekazał informację o zabiciu siekierami przez Ukraińców grupy cyganów mieszkających w barakach w lesie nieopodal Kowna. Tadeusz Karol Weiss opowiadał, że po udanej ucieczce grupy cyganów z więzienia w Krzemieńcu UPowcy zamordowali siekierami żonę i dzieci jednego z członków taboru. Mówił także o mordach na kilku rodzinach cygańskich ukrywających się w okolicach Rosoch, Kobylanki, Chodaków i Szumska. Byli wśród nich również krewni Karola. Cytuję. O 7 rano połapali ich Ukraińcy, powiązali drutem kolczastym ręce Markowskiemu, Władysławowi Weissowi i innym, co z nimi byli. I wieczorem, koło 8, pozabijali ich siekierami i nożami. Moi drodzy, jest więcej takich wstrząsających komentarzy, materiałów, których nawet nie chcę cytować, bo nie wiem, jak to powiedzieć, bo to się po prostu, człowiek jest XXI wieku po prostu za słaby psychicznie na te rzeczy, tak mi się wydaje. To nie robili ludzie. Powiem szczerze, to nawet nie zwierzęta robili. Nie wiem, jak nazwać tych oprawców. Ale druga sprawa. Szanowni Państwo, nie mówi się o zagładzie Romów. I tutaj przejdę, tak może uda mi się płynnie przejść do wątku Auschwitz, do tak zwanego Zigeunerlager, czyli obozu cygańskiego w Auschwitz. Obóz tak zwany cygański został stworzony na terenach Auschwitz-Birkenau. No i co właśnie jest ciekawe, że Romowie byli przetrzymywani tam całymi rodzinami. Dzieci, ojcowie, matki, babki, wszyscy razem. Nie dostawiali więziennych ubrań, gdzie inni więźniowie im zazdrościli. Później okazało się to po prostu przekleństwem, ponieważ te ubrania, w których przyszli, nie były prane, dezynfekowane, a Romowie ani nie mieli wody, ani nie mieli kanalizacji, nie mieli jedzenia, bo nie dostawali jedzenia, nie byli brani do pracy, więc nie mieli szans organizowania i
bezczelność i perfidia. Dlaczego ten obóz został stworzony dla Romów? Otóż, moi drodzy, obóz dla Romów tak naprawdę został zrobiony z polecenia profesora, doktora Roberta Richtera. To był z berlińskiego Uniwersytetu Medycznego. To był mentor Józefa Mengele. Józef Mengele, moi drodzy, był to lekarz SS, który po odniesionych ranach na froncie wschodnim został przeniesiony do Auschwitz i tak naprawdę to za pomocą profesora Richtera, profesora, no, szarlatana, Józef Mengele prowadził doświadczenia. Chodziło o rzeczy związane z dziedziczeniem, z genami, z różnymi sprawami związanymi z antropologią. Perfidia była niesamowita. W obozie cygańskim, tak zwanym Ziegener Lager, zostało stworzone specjalne miejsce dla dzieci. Można powiedzieć, takie przedszkole. Miały tam plac zabaw. O co chodziło? Pojawiały się tam komisje z różnego rodzaju organizacji, które zawsze były tam prowadzone. Romowie, z racji tego, że zostali tam całymi rodzinami przewiezieni, nie zabierano im ich dobytku tak naprawdę, mieli swoje instrumenty. No, naród muzykalny, nacja, ludzie muzykalni, artyści, więc można powiedzieć, że byli proszeni przez SS-manów, wiemy o co chodzi, żeby umilali muzykom te wizytacje. Dzieci bawiły się w tym przedszkolu, miały tam zrobione huśtawki, karuzele. Była to perfidia. Józef Mengele, kiedy tam przychodził, dzieci te romskie nazywały go wujku Józef albo wujku Mengele. No powiem szczerze, no teraz my wiemy, ale oni tego nie wiedzieli. Zbrodniarz nad zbrodniarze, tak wyszło jak wyszło. I moi drodzy, postępowało to, ta ich zagłada, z dnia na dzień. No, Romowie nie mieli wyżywienia, tak jak powiedziałem wcześniej, nie mieli nawet zwykłej wody i zaobserwowano, że w obozie tym cygańskim pojawiło się coś takiego jak zgorzel policzka. Po prostu ciało gniło, że było widać dziąsła, było widać zęby. Dla Niemców była ta idealna sytuacja do przeprowadzania eksperymentów. Józef Mengele wymyślił, że będą mieli kąpiele. Kąpiele w środkach dezynfekujących. Oczywiście zdajecie sobie sprawę, że w takich warunkach ci ludzie, którzy tak naprawdę mieszkali na ziemi gołej, no, ciała owrzodzone, poranione i do takich środków dezynfekujących, szok, po prostu szok i niedowierzanie. Ponadto Józef Mengele stwierdził, że dzieciom tym romskim należy dawać białe pieczywo, mięso, tak, jak również i owoce. To było doświadczenie. I zauważyli, że jeżeli zmieniła się dieta, rany zaczynają się goić. Oczywiście później im to jedzenie zabrali. Perfidią również Niemców w Auschwitz było to, że w obozie tym cygańskim, tym Ziegener Lager, była kantyna. A w tej kantynie mogli sobie kupić proszek do zębów, ekskluzywną wodę mineralną albo ślimaki w marynacie. Szanowni Państwo, no bezczelność, perfidia, level hard, tak to powiem. Na początku jeszcze w tym obozie cygańskim nie było problemów z głodem, ponieważ mieli swoje zapasy. Jednakże te problemy zaczęły się pogłębiać, bo po kilku tygodniach zapasy się skończyły. A z Niemcami było tak, że albo dali, albo nie dali. Zależy, jak im tam pasowało. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że pewnego dnia nastąpił bunt w tym obozie cygańskim, ponieważ jeden z tych Romów został ostrzeżony przez jednego z takich znajomych SS-manów. Oczywiście podejrzewam, nie za darmo, że będzie wybiórka i będą ich likwidować. I pewnego dnia, kiedy SS-mani przyszli, Romowie się postawili. Co mieli w rękach, czy kamienie, czy jakieś kije, co im się udało zorganizować, stanęli do buntów. Niemcy odpuścili, ale później wybierali ich po kolei. Szanowni Państwo, dochodziło do takich sytuacji, kiedy to pewnego dnia z Białegostoku przywieziono 1700 Romów, których nawet nie wciągnięto na listę.
Nie wciągnięto ich na listę, ponieważ był to transport zakażony tyfusem. Po prostu prosto z rampy poszli do komory gazowej, a później do krematoriów. Nawet nie byli wciągani na listę obozową. Skąd wiemy, że przyszli? Wiemy, ponieważ są materiały obozowego ruchu oporu, który to prowadził takie zapiski, można powiedzieć, kronikarskie. I dlatego wiemy, że takie sytuacje się zdarzały. I teraz przejdziemy do liczby. Moi drodzy, w obozie niemieckim na terenach Polski, koncentracjonslager Auschwitz-Birkenau, zginęło ponad 11 tysięcy romskich dzieci. I dla jasności, mówimy tu tylko w tym momencie, w dzisiejszym odcinku, o obozie romskim, cygańskim tak zwanym. Jak również Romowie i tam byli, zamieszkiwali i tak zwani Sinti. Sinti to też są Romowie, tylko Sinti to są ludzie, którzy mieszkali na zachodzie Europy. Tak to można rozróżnić. I teraz tak, szacunki podają, że Romów zginęło około 21 800. Moi drodzy, szczerze, jest to kłamstwo. Jest to kłamstwo. Tak samo jak te szacunki, które mówią, że Polaków w obozie w Oświęcimiu, czyli w Auschwitz, zginęło 75 tysięcy. Oczywiście też jest to kłamstwo. Chciałem wam powiedzieć, Romów zginęło ponad 215 tysięcy w Auschwitz. Tak, moi drodzy, ponad 215 tysięcy. I teraz, dlaczego są takie szacunki? Ja wam powiem dlaczego. Ale to musimy się trochę przenieść do przodu. Otóż podczas procesu komendant obozu Rudolf Hess powiedział, że podczas eksterminacji ludności w koncentracjonslager Auschwitz pozbawiono życia około 4 milionów ludzi. Później sprostował to, że no 3 miliony z kawałkiem. I wiecie co? Ja sobie pewne źródła sprawdzałem i te wszystkie źródła tak naprawdę każdy podaje co innego. Ale ja oparłem się tak naprawdę na zeznaniach Rudolfa Hessa. Dlaczego? Moi drodzy, on był komendantem, on był fachowcem, on wiedział najlepiej. Dokumentacja zginęła. A może nie zginęła? Może ją ktoś schował? O, do tego też dojdziemy. Rudolf Hess wspominał, że no prawie 4 miliony. Jak ja sobie przeliczyłem to, to mogłoby się to zgadzać. Dlaczego? To jest bardzo proste. Jeżeli przyjmując, że krematoria, w Auschwitz przerabiały około 7 tysięcy ciał dziennie, no tak, ja wiem, to jest taki język, ale tak to trzeba po prostu mówić. 7 tysięcy ciał dziennie. Obóz trwał 1850 dni. W przeliczeniu to wychodzi 12 775 tysięcy ludzi. Tylko weźmy pod uwagę, że to jest przyjęte, gdyby pracował 24 na dobę, bez żadnych awarii, bez niczego i tak dalej. Doskonale wiemy, że te awarie się zdarzały, że nie wszystkie krematoria chodziły pełną parą, że były różne sytuacje, że był bunt Sonderkommando i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przyjmijmy z tego 1/4. I wiecie co? I to wychodzi około 4 milionów. Mało tego, powiem wam jeszcze jedną rzecz. W latach 90., do lat 90., przepraszam, na terenie obozu Auschwitz-Birkenau była tablica pamiątkowa, na której było napisane, że to jest miejsce kaźni i śmierci ponad 4 milionów ludzi. I tu zaczyna się pewna rzecz. Może nie związana z dzisiejszym odcinkiem, a może bardzo związana. Otóż wyszłoby na to, że obywateli z państwa, które obecnie jest położone w Palestynie, to nie byłoby aż tak wiele, jak nam teraz próbują wmówić. Bo zwróćcie uwagę, że obecnie tablica pamiątkowa, która jest w obozie Auschwitz-Birkenau, nie tylko w jednym miejscu, mówi, że przede wszystkim to byli Rzymianie, a później Polacy, później Rosjanie, później Cyganie i inne narody. No nie, szanowni państwo, tak to nie było. No niestety. A dlaczego dokumentacja zginęła? Otóż wyobraźcie sobie, jak oczywiście Niemcy też się do tego przyłożyli, to jest jedna sprawa,
ale część dokumentów znajduje się, no niestety, w Rosji. W obecnej chwili mam taką nadzieję, ponieważ ponad 60% archiwum zostało zabrane przez NKWD. No, oni chcieli rozliczać, chcieli sprawdzić kto kogo i tak dalej. Później się troszeczkę to wszystko pozmieniało. W każdym razie tych dokumentów pełnych nie ma, a podejrzewam, że mogą być również w Tel Awiwie zlokalizowane, czy w innej Hajfie na przykład. No to wiecie jak to jest. Powiązania byłych NKWD-istów, skąd się wywodzili, z jakiego tak naprawdę narodu. I dlatego, moi drodzy, tragedia Romów, jak i również innych narodów, które były prześladowane, mordowane w koncentracjonslager Auschwitz-Birkenau, jest sprowadzona do małych liczb, tak to powiem. Jak to jedna z tych przedstawicielek powiedziała, że śmierć Żyda to był mistycyzm, natomiast śmierć Polaka to było normalne. Moi drodzy, naprawdę tak sobie będziemy dzielić ludzi? W imię czego? W imię przychodów, tak zwanego Holocaust Industry? Moi drodzy, chciałbym zwrócić uwagę, że Żydzi przez III Rzeszę byli traktowani jako źródło dochodu. Natomiast zacytuję teraz profesora doktora Rittera, który powiedział: Cyganów należy zutylizować, zniszczyć, ponieważ są gatunkiem nieużytecznym. Tak, moi drodzy, to powiedział profesor niemiecki. Jak to nam mówili przed wojną? Przepraszam, przecież Niemcy nas nie zaatakują. A w czasie wojny, jak to Francuzi mówili? Niemcy na pewno się nie dopuszczają takich zbrodni, przecież to jest naród inteligentny. Tak, moi drodzy, są takie wypowiedzi. Moi drodzy, chcę również wspomnieć, że likwidacja tak zwanego Zigeunerlager, czyli obozu cygańskiego, nastąpiła w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku. Dzień ten jest uznany przez cały świat, przez ONZ, przez wszystkie narody jako Dzień Pamięci o tak naprawdę zagładzie narodu romskiego. Pamiętajmy o tym. Tak, moi drodzy, to krótki materiał i nie wszystko w nim powiedziałem, bo tak miało być. Po pierwsze, chciałem was zaciekawić historią tych ludzi, a po drugie, nie wszystko chcę opowiadać, ponieważ live, który planuję z osobą związaną ze środowiskiem Romów w Polsce, byłby po prostu nudny i nieciekawy, a jest wiele tematów, o których wspomnieć chciałem. Moi drodzy, pamiętajcie o tych ludziach, bo to tak naprawdę też byli i są Polacy. Też w pewnym stopniu zaangażowani byli w budowanie kultury naszego kraju. To też jest, można powiedzieć, folklor naszego kraju, tak jak Romowie, jak i górale, jak i Kaszubi. Wszyscy jesteśmy Polakami. Tak to widzę. Tak, moi drodzy, i tak chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Dzisiaj suchara nie będzie. Nie wypadałoby nawet suchara do takiego materiału. Natomiast gorąco was zapraszam do dzisiejszego live'a, który jak zwykle odbędzie się o godzinie 20 czasu polskiego. No będę ja sam, jako gadająca głowa, ale będziemy mogli sobie na różne tematy porozmawiać, które zarzucicie na czacie. Ja wam życzę dobrego dnia, trzymajcie się i pamiętajcie o Polakach.